Dzień dobry Państwu, nazywam się Krzysztof Iwanek. Centrum Studiów Polska Azja zajmuje się Azją Południową. I dzisiejszy komentarz poświęcony będzie stosunkom Pakistanu zarówno z Stanami Zjednoczonymi, jak i z Chinami równocześnie. Ponieważ w ostatnim czasie mamy bardzo wyraźne ochłodzenie stosunków Waszyngtonu z Islamabadem. Najpierw podsumujmy pokrótce, po co te państwa nawzajem siebie potrzebują. Otóż Pakistan potrzebuje zarówno Chin, jak i USA z dwóch powodów. Po pierwsze, aby stanowiły równoważnik dla Indian, które są stałym przeciwnikiem Pakistanu. A po drugie, Pakistan potrzebuje zarówno USA, jak i Chin pomocy finansowej, pomocy technologicznej, pomocy rozwojowej. Potrzebują od nich skupować broń itd. itd. Po co zaś Chinom jest Pakistan? Po pierwsze, Chiny starają się otoczyć Indie takim wianuszkiem swoich sojuszników, którzy byliby równocześnie rywalami Indii. Tutaj spotykają się interesy zarówno Islamabadu, jak i Pekinu. Ponadto, dla wszystkich sąsiadów i krajów okolicznych dla Pakistanu liczy się to, że to jest potencjalnie kraj tranzytowy dla na przykład surowców. Jest między Iranem a Azją Centralną, które te surowce mają, a Indiami, które ich potrzebują, no i w dalszej perspektywie również Chinami, które również tych surowców potrzebują. I dla Chin na przykład Pakistan byłby potrzebny jako ewentualny kraj tranzytowy dla towarów i surowców między Zatoką Perską a Chinami właśnie, co dzięki czemu te towary omijałyby Indie, wokół których teraz muszą opływać. Co się działo ostatnio w stosunkach amerykańsko-pakistańskich i pakistańsko-chińskich? Otóż od kiedy amerykańscy komandosi 2 maja zamordowali w pakistańskim mieście Abbottabad Osamę Bin Ladena, wyraźnie stosunki między Waszyngtonem a Islamabadem ochłodziły się, bo dla Amerykanów stało się jasne, iż Osama Bin Laden po prostu przebywał tuż pod nosem pakistańskich oficerów, co postawiło pod znakiem zapytania lojalność Pakistanu w stosunku do Waszyngtonu. I obydwa kraje wysyłają teraz bardzo wyraźne sygnały o tym ochłodzeniu. Amerykanie mieli obiecane na ten rok dla Pakistanu z kongresu 1 100 000 000 dolarów, z czego aż 800 milionów tej pomocy zawiesili, uzależniając jej wypłacenie od postępów Pakistanu w pomocy dla Ameryki w wojnie z terrorem. Ponadto również budżet USAID, który pomaga m.in. pakistańskiemu rolnictwu, czy pomaga ofiarom powodzi pakistańskich, budżet USAID został obcięty o 500 000 000 dolarów na ten rok. W sierpniu tego roku Amerykanie zaczęli dostarczać takie baskets, oni to nazwali, czyli koszyki z zadaniami dla Pakistanu. Treść tych koszyków jest tajna, ale Amerykanie ujawnili fakt, iż dają teraz listy z zadaniami dla Islamabadu i uzależniają przyszłą pomoc od tego, ile z tych zadań Pakistańczycy wypełnią. Chodzi oczywiście o zadania na linii wojny z Al-Kaidą i talibami. Z kolei Pakistan też pokazał swoją nową niechęć w stosunku do Amerykanów poprzez ujawnienie, nie bardzo wiadomo, kto to tak naprawdę zrobił, ale ujawniono imię i nazwisko szefa CIA, regionalnego szefa na Pakistan, przez co musiał opuścić ten kraj. Wprowadzono także limity na obecność personelu amerykańskiego w Pakistanie i utrudnia się teraz nowym szkoleniowcom amerykańskim przybywanie do Pakistanu. I w tej właśnie sytuacji pojawia się kontekst chiński, ponieważ w tym samym maju, w którym doszło do akcji w Abbottabadzie, premier Pakistanu, Yusuf Raza Gilani, udał się do Chin, aby zapewnić Chiny o trwałości przyjaźni sino-pakistańskiej. To był wyraźny sygnał do Amerykanów, iż teraz Pakistańczycy mogą mocniej postawić na partnerstwo z Chinami. Równocześnie zaś coraz ważniejszym elementem stosunków sino-pakistańskich może być terroryzm właśnie, ponieważ również w ostatnich dniach, bo w początku sierpnia tego roku, doszło do ataków w Kaszgarze w chińskim Turkestanie, dokonanych przez ujgurskich terrorystów z ruchu, który po angielsku się nazywa East Turkestan Islamic Movement. I bojownicy z tego ruchu chronili się dotąd na terenie Pakistanu. Na terenie Pakistanu prawdopodobnie ten atak przygotowali i stamtąd uzyskali broń. W związku z czym widać wyraźną paralelę.
Tak jak dotąd Amerykanie potrzebowali Pakistanu, by walczyć z terrorystami, których Amerykanie uważają za swoich wrogów, a w zamian Amerykanie dawali wsparcie za to Pakistanowi, to teraz Chińczycy mogą wspierać Pakistan, aby Pakistan walczył na swoim terytorium bojowników ujgurskich, aczkolwiek ich liczba tam i zagrożenie płynące z ich strony jest nieporównywalnie mniejsze od zagrożenia ze strony Al-Kaidy. Tak więc jest pewna paralela między tym, czym Amerykanie są teraz dla Pakistanu, a czym Chińczycy mogliby być. Tym niemniej nie ma na razie pewności, czy Chińczycy chcieliby być dokładnie takim samym partnerem, jak są nim teraz Amerykanie dla Pakistanu i czy Chińczycy chcieliby rzeczywiście aż tak kosztowną pomoc Pakistanowi przekazywać. To się wszystko rozstrzygnie w najbliższych latach, natomiast tym, co musimy śledzić, jest ewidentne chłodzenie się relacji Islamabadu z Waszyngtonem i tym, jak w tej całej sytuacji odnajdują się Chiny i jakie są kroki i gesty pomiędzy Islamabadem a Pekinem.